Oszuści ponownie dają o sobie znać. Wiadomość, którą wysyłają, może sprowadzić na nas nie lada tarapaty. Nasze konto może zostać doszczętnie wyczyszczone z pieniędzy. Oszczędności życia mogą zniknąć w jednej chwili. Na co powinniśmy szczególnie uważać? Niepozorna wiadomość może zapowiadać kłopoty. Wielokrotnie zdarzało się nam słyszeć o tym, jak oszuści nabierają niczego nieświadomych ludzi. Już wcześniej informowaliśmy o wiadomości, która może przyczynić się do ogołocenia naszych kont bankowych. Cyberprzestępcy nie próżnują i znaleźli kolejny sposób na pozyskanie dostępu do naszych funduszy. Zgodnie z doniesieniami CERT Polska, do klientów popularnej sieci komórkowej wysyłane są e-maile zawierające fałszywe informacje dotyczące faktury. O ile sama wiadomość nie jest szkodliwa, to znajdujący się w niej załącznik zawiera złośliwe oprogramowanie. Kto powinien być czujny? Wiadomości, które wysyłają oszuści, otrzymują klienci sieci Play. Otwarcie załącznika może być opłakane w skutkach. Działanie złośliwego oprogramowania zostało wyjaśnione przez CERT Polska. Bez wątpienia wszyscy powinniśmy się tego wystrzegać. Uwaga! Ostrzegamy przed kolejną odsłoną znanego ataku wykorzystującego wizerunek operatora Play. Cyberprzestępcy rozsyłają rzekome faktury zawierające makra, które pobierają złośliwe oprogramowanie z Loader. Po infekcji atakujący uzyskują pełną kontrolę nad zainfekowanym urządzeniem oraz możliwość kradzieży środków z kont bankowych. Przypominamy o możliwości sprawdzenia faktury w aplikacji operatora. Jeżeli nie jesteśmy pewni pochodzenia dokumentu, można wyczytać w ostrzeżeniu zamieszczonym na Facebooku przez CERT Polska. Wszyscy, którzy otrzymali wiadomość z fałszywą fakturą od sieci Play, powinni ją zignorować i usunąć. Takie działanie skutecznie może nas zabezpieczyć przed ogromnymi nieprzyjemnościami. Z pewnością nikt nie chciałby, żeby jego oszczędności przepadły. Niestety w dzisiejszych czasach nie możemy pozwolić sobie na nieuwagę. Oszuści wciąż szukają okazji do zagarnięcia naszych pieniędzy. Źródło: dobre programy, następny artykuł.